Co to się stało na tym dworzu? W jednej sekundzie taka ulewa, takie wichry, wiatry i ciemność. Normalnie nic nie widać za oknem. Tylko błyski co chwila. Oknem otworzył, ale trochę się cykam, jak to się mówi w internecie. Mogę na sekundę otworzyć, żeby było słychać, co tam się dzieje. Widać to? Nie, nie widać, ale na pewno słychać. Bo jest masakra. Dobra, zamykam to. Już tyle deszczu na parapet poszło. Ale ciemnica. Bez kitu, dawno takiej ciemnicy nie było. Zawsze wszystko widać, a ja miałem z psem iść. Taki ciul. Raczej nie pójdę. Mogę otworzyć okno w sumie, takie małe uchylić. Żeby było słychać, bo jest naprawdę. No co się teraz stało? Ogółem była burza, daleko, nagrywałem to we wcześniejszym filmiku. No błyski, błyski, tylko że to daleko było. Już myślałem, że po burzy będzie. O, tu nagle taki wiatr, taki deszcz. No mówię, ja pierdzielę. Już otworzyłem sobie balkon, okna. Już mówię, pewnie przejdzie. I to dosłownie 10 sekund, jakieś zerwanie chmury czy coś. 10 sekund, ulewa, wiatr. I wszystko naraz, naprawdę jest. O kurde, jest massacration. O, pies przyszedł do mnie. Co tak walnęło? Czyżby to grad? Otworzyłbym okno i nagrywa, ale no strach, no strach normalnie. Ja nie wiem, czy tamtą burzę, co nagrywałem wcześniej, czy ona tu nie przyszła przypadkiem. Bo sobie wiatr wiał w tą stronę. Mogło przyjść. A teraz się tak świeci na niebie. Nie, no może okna nie będę otwierał. Otworzę. O kurewka! Trochę strachłem. Ej, bez kitu ta burza tu przyszła. Widzicie, co się dzieje? Jest moc. Dobra. Trzeba zamykać te okno, kurde. Ceronix, zamykaj okno. Ej, no nieźle, nieźle daje. Ale pada deszcz. Aż do środka mi do pokoju wlatuje. Taki wicher jest. Mam nadzieję, że nagrałaś tam ta błyskawica, bo dopiero co otwierałem okno. Może przy każdym otwarciu okna będzie taka. Ale błyszczy, lol. Aż cały deszcz w powietrzu było widać. Taki podświetlony. Dobra, liczę na jeszcze jedną błyskawicę z tamtej strony. Jak wyskoczy, to zamykamy okno. Ja pierdzielę, jak jasno. Ja bez kitu. Taka ulewa. Trochę nagram lampy. Taki deszcz. A na niebie dyskoteka po prostu. Gdzie taka ostra. Ja pierdzielę. Niezła burza. Dawno takiej nie było. No co się dziwić. O, i nagle deszcz przestał. W sekundę deszcz przestał padać. To też niezłe jajca są. Tak samo jak szybko zaczął padać, tak samo przestał szybko. O, i od razu normalnie na dworze się zrobiło. Bo tak lało, że nic nie dało rady zobaczyć. No wszędzie mokro. Wszystkie okna pozamykane, jak widzę. Niektórzy ludzie nawet te światła chyba wyłączali, a u mnie się film renderuje na YouTube'a, na komputerze. Także trochę hardcore, ale miejmy nadzieję, że nic się nie stanie z komputerem. Dobra, trochę leba wyżyjmy z tą stronę. O, tu jest ciemno, strasznie ciemno.
No to chyba nad Warszawę teraz idzie. Wszystko. A na początku tam była burza, to widać na wcześniejszym filmiku. I ona szła tak, tak, tak. I poszła. W sumie tam był ostatnio grzmot. O Jezus, ale po oczach dało. Więc nie wiadomo do końca, jak ta burza idzie. No ale generalnie... nie jest okej, burza. No, a miałem z psem iść około 10 minut temu. Bym poszedł i w 15 sekund ulewa, grzmoty, wichry, wiatry, kurde. Myśmy lecieli z psem do domu. Psa pod pachę i do domu. No tam nieźle nadaje jeszcze. Ale same same błyskawice są bez grzmotów. Czasem z lewej strony jakiś grzmot, a tak tylko błyszczy. Więc musi być daleko. O, ktoś przyjechał. Będzie biegł do domu chyba. Albo zostanie w samochodzie. W sumie deszcz już nie pada tak wcześniej, więc można już się przejść. Tak czasem zabłyszczy, że aż zakłócenia na telefonie są. Na ekranie. No, w stronę Warszawy idzie. Teraz jakby nad Gąsinem to było, może trochę dalej nawet. Ale w tamtą stronę właśnie. No i jednak przyszła burza, jednak przyszła. Już myślałem, że poleci tam i już nie wróci. Czyli, że ona z tamtej strony szła. To naprawdę. Olbrzymia ona już musi być. Na całą Polską chyba, no. Nie wiadomo, czy to ostatnia na dziś. Może jeszcze jakaś przyjdzie. Dobra. Pozdrawiam raz jeszcze.